Dopełniacz to jest taki czasownik, który ja zawsze tłumaczę moim studentom, że to jest bad guy. On jest zły. Dopełniacz jest w ogóle absolutnie satanistą wśród przypadków, dlatego że on jest zawsze na nie. Podcast radioaktywny. Mój drogi Łukaszu, spotkaliśmy się w tych wyjątkowych okolicznościach, ponieważ jesteś panem profesorem, wykładowcą, nauczycielem. Lektorem. Lektorem języka polskiego dla obcokrajowców, to prawda, na uczelni Łazarskiego w tej chwili. Powiedz mi, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby uczyć innych języka polskiego? To dobre pytanie, bo właściwie to gdzieś ten pomysł, żeby współpracować z obcokrajowcami, siedział mi od dawna w głowie. Współpracować językowo, dlatego że moim pierwszym zawodem jest dziennikarstwo, właściwie oparte przede wszystkim na pracy z tekstem pisanym, czyli na redagowaniu, więc poprawność językowa jest mi bliska i była mi bliska od zawsze. A z drugiej strony pierwsze studia, które ukończyłem, studia magisterskie, to były stosunki międzynarodowe. Więc zawsze nastawiałem się na współpracę z obcokrajowcami, na współpracę z cudzoziemcami. I kilka lat temu, chyba w 2010 roku, postanowiłem, że czas coś z tym zrobić. Miałem trochę więcej czasu, zdecydowałem się po kilku latach wrócić na studia. Wtedy ukończyłem glottodydaktykę polonistyczną. To jest taki kierunek, który rzeczywiście przygotowuje merytorycznie, przygotowuje też metodycznie do tego, do uczenia i do tego, jak powinniśmy poprawnie, w fajny sposób uczyć obcokrajowców naszego wcale nie tak trudnego języka. O, to już pierwsza rzecz, która mnie mocno zdziwiła, ale zastanawiam się, na ile takie studia przypominają polonistykę? Przypominają w ogóle? Czy przypominają polonistykę? No pewnie nie, bo te studia są dużo krótsze, skupiają się przede wszystkim na języku, ale nie tylko, bo pełna nazwa studiów to jest nauczanie języka polskiego i kultury polskiej obcokrajowców, więc kultury, ale w tym dobrym znaczeniu. Ja jako kulturę rozumiem to, jak my Polacy widzimy świat. Dziedzictwo takie trochę. To nawet nie, bo pomyśl, ja zawsze podaję taki przykład. Uczenie języka to nie jest uczenie słownikowe, to znaczy nikt rozsądny w 2018 roku nie bierze, nie uczy się słówek, tłumacząc je po prostu jeden do jednego, bo te znaczenia nie są dosłowne. Najlepszym przykładem jest, zawsze staram się podawać to jako dobry przykład, jest słowo przyjaciel, tłumaczone w naturalny sposób na język angielski jako friend. Natomiast friend to jest zupełnie coś innego niż przyjaciel, bo w języku angielskim friends możesz mieć wielu. Mm-hmm. Przyjaciel w języku polskim jest jeden, może dwóch, czyli raczej dobrym tłumaczeniem byłoby angielskie BFF albo best friends forever, to jest przyjaciel, natomiast znajomy to jest taki friend, to jest raczej taki znajomy. A z czego to wynika ta różnica? Z tego, że my mamy jako Polacy inne doświadczenia, inaczej sobie to kiedyś wymyśliliśmy, inaczej na to patrzymy i to jest tak, że po prostu nie da się zero-jedynkowo słowa do słowa przełożyć z języka jednego na drugi. Moim zadaniem jest to, żeby uczyć tych ludzi bardziej takiego polskiego obrazu świata, tego jak my patrzymy na świat i co my mamy w głowie, kiedy mówimy przyjaciel. Drugi przykład, już taki bardziej banalny, słowo góra. W języku polskim, to pytanie do ciebie. Masz na myśli słowo góra, co masz przed oczami? Jakąś konkretną górę, co widzisz? Ośnieżone alpejskie szczyty, Tatry, Beskidy, Bieszczady. Pierwsze skojarzenie. No góra to góra czegoś. A, nawet. Góra czegoś, bo jeśli miałabym na myśli góra typu Alpy, to bardziej pomyślałabym góry. Aha, jak słyszę góry, to myślę Sudety czy tam Karpaty. To góry. To skupmy się na sobie góry. No to widzę moje Sudety. Sudety, okej. To pewnie potrafisz sobie wyobrazić, co widzi mój student z Afganistanu, albo co widzi mój student z Białorusi, która jest absolutnie płaska, gdzie, jak sami powtarzają, nie ma żadnych gór. Każdy z nich ma zupełnie inne wyobrażenie i to jest to, że mimo, że to słowo ma taką samą, powiedzmy, znaczenie mniej więcej w każdym z tych języków, w oczach tych ludzi znaczy co innego. I dlatego nauka języka jest fajnym wyzwaniem, a nauka języka polskiego jest
o tyle fajnym wyzwaniem, że ja jako Polak mogę po prostu opowiadać o tym, co moim zdaniem Polacy widzą przed oczami i ich jakoś starać się z tym zainteresować. Ale ty właśnie takich rzeczy nauczyłeś się na tych studiach, żeby w ten sposób podchodzić, czy to już twoja własna metodyka? Też. To jest, też oczywiście zawdzięczam to studiom podyplomowym, takiemu spojrzeniu na język, takiemu znaczeniowemu spojrzeniu na język. Wracając do twojego pytania, co te studia dają, czym różnią się od polonistyki. To są studia, które uczą, z jednej strony przypominają zasady języka polskiego, ale uczą też tego, jak uczyć języka polskiego jako obcego, bo to jest zupełnie inne podejście niż jak dzieciaki uczą się polskiego w szkole. Przyjemniejsze, domyślam się. Tak, ale to też jest tak, jak jeżeli Polacy uczą się angielskiego, to uczą się korzystając z pewnych terminów, które dla studentów amerykańskich czy brytyjskich są zupełnie obce, na przykład nazwy tych czasów. Ja nie wiem, czy Amerykanie są w stanie podać nazwy wszystkich tych czasów gramatycznych, których my korzystamy, bo te nazwy zostały wymyślone po to, żeby osoby uczące się języka jako obcego mogły sobie różne rzeczy usystematyzować. Tak samo w języku polskim, po prostu my tworzymy pewne regułki, jak zapamiętywać rzeczy, dla nas absolutnie naturalne, dla obcokrajowców trudne. Na przykład, jeżeli chcemy utworzyć, to jest ciekawy przykład, jeżeli chcemy w języku polskim zapamiętać, jak utworzyć takie imię słowy w rodzaju robiąc, jedząc, pijąc, śpiąc. Okej, okay. Ja jako Polak robię to zupełnie naturalnie. Obcokrajowiec musi mieć jakąś formułę, jak to zapamiętać. Jak to zapamiętać? Bierzemy sobie trzecią a osobę liczby mnogiej, czyli na przykład oni robią, oni jedzą, oni śpią, dodajemy C i mamy gotowy. I takie formułki, budowanie takich reguł. Rzeczywiście. Z zupełnie innej strony patrzenie na nasz język, to jest część pracy lektora, nauczyciela polskiego. Przy czym tutaj rzeczywiście spora część pracy wymaga dużo kreatywności, bo raz, że wymyślanie tych formułek i tych reguł jest właściwie toczy się cały czas, bo musimy pewne rzeczy wytłumaczyć w sposób prosty, zrozumiały. Ale poczekaj, regułka typu to trzecia liczba tak. Mnoga no, plus C. I plus C to sam. To wymyśliłeś, czy to miałeś podane na zajęciach? To miałem akurat podane na zajęciach. Mhm. Natomiast zdarza mi się wymyślać tego rodzaju reguły, albo wpadać na pewne rzeczy po prostu tłumacząc je w sposób, starając się tłumaczyć w sposób zrozumiały. Ja jestem w szoku, bo ja myślałam, że język polski nie ma żadnych reguł. W sensie domyślam się, że bezokolicznik ma ci na końcu. Aha, ma, to prawda. Ale później jak to ci zlikwidować i zrobić konkretne osoby, to pewnie i tak są wyjątki. Oczywiście, że są wyjątki, ale każdy wyjątki, zestaw wyjątków też jest uwzględniony w pewien zestaw reguł. To jest tak, że my nie jesteśmy jakimś bardzo z nieregularnym językiem. Znaczy oczywiście mamy dużo więcej form gramatycznych niż w języku angielskim, bo jesteśmy językiem fleksyjnym. Wczoraj niestety usłyszałem po raz pierwszy w tym roku, albo nawet nie po raz pierwszy, Jingle Balls. Pamiętasz pewnie tę zwrotkę, jak to leci. One horse open sleigh. Tak. I zobacz, co masz tam. Jak to przetłumaczyć na język polski? Jedno konna, otwarte sanie, tak? Już brzmi skomplikowane. Po angielsku jeden koń, otworzyć sanie. Po prostu cztery różne słowa, które razem dają pewne wyrażenie. W języku polskim musimy się bawić końcówkami, żeby to było zrozumiałe. No i taki system, o ile dla studentów z krajów słowiańskich, którzy mają języki zbliżone do polskiego, jest w miarę... ma sens, powiedzmy, na początku ma sens, później się zaczynają komplikacje. Dalej w las, tym gorzej. Tym gorzej, to dla uczniów na przykład anglojęzycznych bywa abstrakcją. Na przykład to, dlaczego oni muszą powiedzieć ja mam książkę, a nie ja mam książka. Bez sensu, po co? Przecież mogę powiedzieć ja mam książkę. Wiesz co, ja chyba rozumiem ich ból, kiedy przez 2 miesiące studiowałam filologię angielską, miałam łacinę. O. I stwierdziłam, jak to cudownie, że ten język umarł, bo życzyłam mu śmierci. Kocham łacinę. No proszę.
proszę cię, to jest straszne. Ja właśnie wtedy uświadomiłam sobie, jak cieszę się, że język polski wchłonęłam i nie musiałam się tych głupich końcówek uczyć. Aha, to prawda. Ale to podejrzewam, że tak rzeczywiście mogą myśleć studenci, którzy nie mają końcówek w swoim języku, o języku polskim. Uczyłem się łaciny przez 4 lata w liceum i zdawałem maturę z łaciny. Tak. Zdawałem maturę z łaciny. To się bardzo przełożyło na później na moją może kompetencje w rozumieniu struktury języka, jak to w ogóle działa i może, mam nadzieję, też w jakieś umiejętności przekazywania tego innym. Ale to kwestia jakiegoś bycia freakiem językowym. Ja w ogóle jestem freakiem na punkcie języków. Strasznie mnie to kręci, więc a tak. Czy właśnie to, że potrafisz nauczyć innych języka polskiego i rozumiesz, że nauka... Chciałbym, żeby tak było. No, na pewno masz już swoich absolwentów, którzy poszli w świat i mówią naszą piękną polszczyzną. Więc skoro rozumiesz, że nauka języka nie polega na wkuwaniu słówek, nad czym polegał mój angielski w szkole, nie pozdrawiam żadnego z moich nauczycieli angielskiego, tylko to jest taki cały proces i cały kontekst kulturowy i tak dalej, to czy w ten sam sposób podchodzisz do nauki innych języków? Tak. Tak. Chyba tak, tylko że ze mną jest taki problem, że ja mam trochę taki niemiecki typ myślenia, więc ja bardzo lubię wszystkie tabelki. Ja lubię tabelki, wiesz, ja bardzo lubię sobie wszystko usystematyzować dla własnej potrzeby i ustrukturyzować. Nie oczekuję tego od swoich studentów, bo wiem, że nie wszyscy akurat w ten sposób działają i w ten sposób myślą. Natomiast ja oczywiście też myślę o tym językowym obrazie świata i o tym, na przykład ucząc się francuskiego, staram się wejść trochę w ich sposób myślenia i to mi pewnie pomaga w zrozumieniu też języka. Natomiast... Czyli do nauki bierzesz sobie croissant? Croissant, tak. Natomiast lubię też in the end of the day, jak już wtrącamy, to mieć książkę z wszystkimi tabelkami i sobie te końcówki gdzieś poukładać w głowie, bo dla mnie to tak gdzie. Ja mam dość zero-jedynkowy umysł, mimo że nigdy, zawsze miałem problemy z matematyką, to akurat i językowo to dość dobrze działa. To ciekawe. A niemiecki rzeczywiście umiesz? Niemiecki? Nie powiem, że umiem niemiecki. Powiem, że uczyłem się niemieckiego w liceum, bo musiałem, ale zawsze problem z niemieckim zwalam na to, że oni mają za długie słowa. Ja nie jestem w stanie ich ogarnąć swoim wzrokiem, a później umysłem i zapamiętać. Ja bardziej się zastanawiam, kto wpadł na to, chociaż nie dziwi mnie, że to Niemcy na to wpadli, ale kto konkretnie wpadł na to, żeby cyfry pisać od końca? Kto? To tak bardzo nie ma sensu. Myślę, że jeśli zapytasz Niemca o system odwrotny, to powie dokładnie to samo o naszym pomyśle na taką cały kolejność. Ale cały świat pisze normalnie. No, chyba, nie wiem, większość. Pewnie w Europie większość, tak. No. A wiesz, każdy ma prawo się czymś wyróżnić. Niemcy postanowili takim zapisem cyfr. Dobra, powiedziałeś, że język polski wbrew pozorom nie jest trudny. Czy w ten sposób chcesz obalić mit, którym żyje cały naród, że mamy taki wyjątkowy, trudny język? Tak, ale jak zapytasz przedstawiciela jakiejkolwiek nacji, co myśli o swoim języku, to niewielu powie, że ich akurat język jest łatwy. Myślę, że my mamy taką tendencję do demonizowania naszego języka, dlatego że przede wszystkim nie jest to jakoś super popularny język na świecie, więc rzadko spotykamy się z ludźmi, którzy się tego języka uczą, chcą albo muszą. Rzadko się spotykamy z obcokrajowcami, którzy fajnie mówią po polsku i zwalamy to pewnie na to, że oczywiście poza jakoś tym, że na razie Polska jeszcze może nie jest aż tak istotna, jak polski język tak istotny na świecie ale się naraziłeś. Ale jest coraz ważniejszy. Natomiast ojej, zawsze tłumaczę, że jestem świadkiem tylu jakichś cudownych, może nie cudownych, tylu fajnych dowodów na to, że ludzie są w stanie się polskiego nauczyć, pochodząc z najróżniejszych miejsc na świecie i mając zupełnie inny bagaż językowy i doświadczeniowy z tyłu, że tak, no każdego języka można się nauczyć, a polski nie jest tutaj jakoś szczególnie trudniejszy. Tym bardziej, że polski jest mimo dość wielu form gramatycznych w miarę regularny. Naprawdę można ułożyć na wszystko, prawie wszystko, regułę i tabelę. To, że tych reguł jest dużo, to inna sprawa. Czyli można powiedzieć, że to jest język trochę dla osób ambitnych, którzy lubią...
Okej, to dużo zgłębiać. Nie powinienem tego mówić, bo powinienem powiedzieć, że to jest język dla każdego i każdy może się go nauczyć w takim samym stopniu, ale to jest oczywiście nieprawda. Najłatwiej będzie tym ludziom, którzy się w ogóle interesują uczeniem języków i którzy już na wstępie mają jakąś pasję do tego, żeby się polskiego uczyć. I takie osoby dochodzą najdalej. Podam ci może dwa przykłady. Jeden przykład to jest chłopak ze Szkocji, z którym pracuję od podstaw. To znaczy uczymy się już, on uczy się polskiego, ponieważ on nie mieszka w Polsce, tylko mieszka w Szkocji, więc mamy regularne lekcje online za pośrednictwem Skype'a i różnych materiałów. Oj, wiesz co, jest dużo takich platform, jest kilka przynajmniej takich dużych platform w internecie, na których uczniowie mogą znaleźć nauczycieli, które kontaktują nauczycieli z uczniami. Ta, z którą ja współpracuję, nazywa się iTalki i myślę, że to jest jeden z większych tego typu serwisów. Jest chyba Tandem, coś takiego? Jak? Tandem? O tym nie słyszałem, wiem, że jeszcze jest Verblink amerykański. iTalki jest chyba chińskim pomysłem, natomiast na iTalki możesz znaleźć nauczyciela właściwie prawie każdego języka, od Swahili po, wydaje mi się, że nawet kaszubski. Można się uczyć, jeżeli ktoś chce, z nauczycielem. David ze Szkocji, z którym ja pracuję od chyba kwietnia 2017 roku, czyli jakieś półtora roku, zaczynał od zera, to znaczy mam na imię, dzień dobry, nazywam się, polski alfabet, jakieś podstawowe zwroty. Natomiast w tym roku przeczytał Dziady Mickiewicza. I to nie była moja sugestia, żeby przeczytał Dziady, bo nikomu bym tego pewnie nie zrobił z obcokrajowców. Myślę, że Polakom nawet tego nie należy robić. Natomiast mieliśmy taką lekcję, pogadankę przy okazji rocznicy wydarzeń 68 roku. Jednym z wydarzeń było zdjęcie Dziadów Mickiewicza ze scen teatru, tak, z afisza. I David się bardzo tym zainteresował, zupełnie bez konsultowania tego ze mną postanowił przeczytać Dziady. Trochę chciał spróbować, czy da radę. Oczywiście nie było to jakoś super łatwe. Zajęło mu trochę czasu, ale zrozumiał i właściwie to mieliśmy fajny temat do rozmowy. Zresztą Dziady to akurat jest taki przykład dość skrajny, bo on wcześniej przeczytał Wiedźmina Sapkowskiego, ponieważ fascynuje się fantastyką. Co z kolei jest znowu potwierdza stary, znany fakt, że ucz się na materiałach, które cię interesują. To znaczy czytaj na temat, który cię kręci. O jedzeniu, uwielbiam czytać o jedzeniu. Panie. Jeżeli kręci cię jedzenie i chcesz podszkolić swój angielski albo wnieść go na poziom wyższy, to czytaj o jedzeniu i oglądaj audycję o jedzeniu po angielsku. No tak, tak to działa. Ale dobra, słuchaj, to odnośnie Davida mam dwa pytania. Po pierwsze, ile ma lat, a po drugie, co sprawiło, że postanowił uczyć się polskiego? Okej. Ma około 25 lat. Postanowił uczyć się języka polskiego, ponieważ argumentuje to tym, że a. lubi uczyć się języków obcych. Miał kiedyś przygodę z innym trudnym językiem, z trudnym w sensie, że odmiennym od jego rodzimego, czy od angielskiego, chyba z językiem perskim. Wow. I b. ale nie wiem, czy aż tak daleko doszedł w perskim, jak w polskim. A b. Wydaje mi się, ale też chyba on tego nigdy bezpośrednio nie powiedział, że w jego miejscowości w Szkocji jest dość spora społeczność polska, co jest teraz dość naturalne dzisiaj w Wielkiej Brytanii. I on ma chyba dużo znajomych, a może nawet przyjaciół polskojęzycznych, z którymi chciałby się porozumiewać po polsku. Trzy razy już był w Polsce, dwa razy w Krakowie turystycznie, dwa razy chyba z rodziną. Ubiegłe wakacje spędzili, uwaga, w Szczecinie, do czego namawiałam ich ja, bo to jest moje, jak już mówiłem, rodzinne miasto. Przygotowałem dla Davida taki mały przewodnik po tym, co warto, żeby zobaczyli, żeby popłynęli sobie wodolotem do Świnoujścia. No, podeślesz mi ten przewodnik, Lipiec. Bo też jeszcze nie Oczywiście. Byłam w Szczecinie. Jeśli chodzi o Szczecin, to zawsze. Zawsze możesz na mnie liczyć. W każdym razie wrócił, był tam z rodziną, wrócił i napisał, że jego rodzice uznali, że to były najlepsze wakacje w ich życiu. Więc słuchaj, takie chwile sprawiają, że rzeczywiście czujesz, że wykonałeś fajną robotę, bo
zupełnie ujmując to w łapki, czyli w cudzysłów, będąc nauczycielem polskiego dla obcokrajowców, trochę się pełni funkcję takiego ambasadora polskiej polskości i zawsze, mimo że sam mam prywatne swoje pewne złe, mam pewne opinie na temat Polski i Polaków, rzeczy, które mi się podobają, rzeczy, które mi się nie podobają, to staram się jednak sprzedawać, mówić o tym w sposób pozytywny. Tak, mamy już i tak wystarczająco dużo złego PR-u, że czas, żeby to zacząć odkręcać na świecie. Wydaje mi się, że musisz być dobrym tutaj naszym ambasadorem, bo nawet jak teraz opowiadasz, to masz w sobie taką pasję dotyczącą tego języka i w ogóle naszego rośnie kraju. Rośnie w tobie patriotyzm, ale taki tak. W pozytywnym znaczeniu, mam nadzieję. Tak, jak najbardziej. Dobra, a to powiedz mi, czy twoi uczniowie dzielą się z tobą jakimiś przemyśleniami o naszym kraju, że na przykład zauważają pewne łączące nas cechy, zachowania? Mhm. Tak. Tak. Dobre i złe. Pamiętam przynajmniej jedną albo dwie takie pogadanki, które miałem z grupami głównie słowiańskojęzycznymi, czyli z młodymi studentami z Ukrainy, z Białorusi i z Rosji, w których pamiętam, że podczas jednej pogadanki chciałem im udowodnić, że nie muszą się w Polsce czuć obco, bo właściwie nie są obcy. Miałem na myśli to, że te różnice między nami są różnicami sztucznymi i historycznymi, że właściwie to my jesteśmy i genetycznie bardzo ze sobą spokrewnieni i mamy za sobą podobne doświadczenia historyczne i to, że ktoś w wyniku pewnych ustaleń geopolitycznych wylądował po jednej, a nie po drugiej stronie granicy w ostatnim burzliwym zresztą XX wieku, to nie znaczy, że oni są nagle inni, a już na pewno nie gorsi. I widziałem, że im taka rozmowa była potrzebna, bo to też wychodziło podczas innych rozmów, że Polacy bywają czasami dość, no powiedziałbym, podli w stosunku do obcokrajowców i do tego, bo mam wrażenie czasami, że my leczymy jakieś swoje kompleksy, bo to my zawsze byliśmy tym krajem, który gdzieś tam szukał ratunku za granicą i od kilku lat, kiedy pojawili się obcokrajowcy u nas w kraju, no to okej, to staliśmy się panami, mamy to w genach, więc przyjechali ludzie, którzy oczywiście tutaj raz przecież w cudzysłowie nie mają czego szukać, zabierają nam miejsca pracy, więc my jesteśmy u siebie, więc my tu rządzimy i będziemy to na każdym kroku pokazywać. To jest oczywiście generalizowanie i znam mnóstwo ludzi, którzy zupełnie inaczej na to patrzą, co nie zmienia faktu, że prawie każdy z moich studentów przyznał, że przynajmniej raz spotkał się z jakimś aktem, okej, nietolerancja to jest za słabe słowo, z jakimś takim podłym aktem w stosunku do siebie, rasizmu, tak, to jest, jeżeli... Wiesz co, ja się obawiam, że masz niestety dużo i racji, i nieracji, w sensie racji, że my jesteśmy podobni, ale kurde, niestety Polacy rzeczywiście traktują inaczej Ukraińców czy Białorusinów, bo ja mam wrażenie, że my ich traktujemy tak, jak nas traktują Niemcy, że... Niby fajnie, ale wiadomo, kto tutaj rządzi, bo jak przyjechałby Rosjanin, to my wobec Rosjan czujemy się równi. Mam takie wrażenie, że gdyby w ogóle nie sytuacja polityczna, my z Rosjanami bylibyśmy blisko, bo my naprawdę jesteśmy bardzo podobni. A jednak w stosunku do Ukrainy czy do Białorusi, to my się czujemy gdzieś tacy lepsi, no bo my się tak szybko, powiedzmy, uniezależniliśmy od Rosji, a oni gdzieś tam dalej zostali, nawet mówią czasami po rosyjsku. Bo mieliśmy trochę więcej szczęścia, tak. szybciej nam się udało. I lepsze położenie, bo zachód, jednak dalej od Rosji. Bardziej na zachód. No rzeczywiście trochę tak jest, że ale Ukraińcy też chyba to czują, że Polacy ich tak, i Białorusinów też zresztą nie traktują do końca poważnie, no bo co to za naród, czy to Rosjanie, może to są jacyś tacy ukryci Rosjanie, czyli dokładnie to, co mówi prezydent Putin, Białorusini, no come on, że oni nawet nie mówią po białorusku, co to w ogóle jest za naród jakiś sztuczny, więc no tak, oni oczywiście to czują, oni to czują na każdym kroku, wiesz, jak mówią mi, że próbują zadzwonić na ogłoszenie w poszukiwaniu na przykład mieszkania. To zwykle na Białołęce dostają pewnie. Pewnie tak, słyszą, ktoś słyszy wschodni akcent, to zdarza się, że trzaskają drzwiami, nie chcą im wynajmować mieszkania. W sumie dlaczego? Ja naprawdę, uwierz mi, jak ja widzę tych ludzi przed sobą na zajęciach, to są
fajni, młodzi, 17-latkowie, którzy mają poukładane w głowie, którzy przyjechali tutaj, żeby studiować prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, którzy absolutnie nie różnią się niczym od swoich rówieśników, mają takie same plany, mają takie same marzenia, które ja miałem, kiedy przyjechałem na studia do Warszawy w lat temu 18. I ja nawet myślę, że naszym obowiązkiem jest trochę im pomóc, chociażby po to, żeby spłacić swój dług, okej, nie wobec nich, tylko wobec tego, jak nam kiedyś pomagano. Otworzono granice. Tak. No i tak jak mówisz, no rzeczywiście może to się przenosić, to jest jakiś efekt fali, jeżeli Polacy są traktowani w podobny sposób w Wielkiej Brytanii, a wiemy o tym, że nierzadko dokładnie te same sytuacje się dzieją w Anglii czy w Niemczech, no to my się zachowujemy tak samo w tę stronę, tak? Bo dostaliśmy narzędzie, okej, no już dość, żeby nas tyrali. W końcu my się poczujemy, że mamy jakąś władzę, tylko to niczego nie prowadzi koniec końców. Bo my potrzebujemy, zupełnie inna sprawa jest taka, że my tych ludzi potrzebujemy, chociażby dlatego, że nasz kraj się szczęśliwie ekonomicznie rozwija, idzie, powiedzmy, że przynajmniej gospodarczo idzie to w dobrym kierunku i my naprawdę jesteśmy powoli już w takiej sytuacji, w jakiej była Anglia 20 lat temu. To teraz zejdźmy na coś pozytywnego. Aha. Czyli co im, jaką zauważają naszą cechę wspólną, która jest pozytywna, jeśli takie są, a my na przykład ich nie zauważamy. Mhm. Pytałem o to ostatnio, co jest dobrego, co fajnego jest w Polakach i czym się różnią od ich narodowości. Akurat ludzi z różnych krajów świata i chyba wydaje się, że takie cechy, które się powtarzają, to jest to, że Polacy są dość otwarci. Zupełnie zapominając o tym, co mówiliśmy przed chwileczką, że Polacy się nie zamykają, są otwarci, gadatliwi, przyjaźni. Tylko na początku są chłodni, nie? Tak. Tak. I to oni chyba też mają takie doświadczenia z pierwszych lat studiów, że trudno im się wbić do jakiegoś grona paki znajomych Polski, no bo Polacy się trzymają razem. Natomiast jak już Polak kogoś pozna, otworzy się, zaufa, no to odda mu swoje serce, zaprosi do domu, gości obiadem i zrobi święta. No tacy jesteśmy. I to akurat się z tym zgadzam. A druga cecha, która powtarzają studenci z krajów zachodnich, z kultury zachodniej, to, że jesteśmy, jakby to dobrze ująć, jesteśmy kreatywni w rozwiązywaniu problemów. Chodzi ci o słowo kombinować? Kombinować i załatwić coś, co nie istnieje w językach zachodnich. Ale ta kreatywność jest wbrew pozorom odbierana bardzo pozytywnie, bo wiele osób wskazuje, że to jest dużym problemem na Zachodzie, że ludzie nie potrafią myśleć kreatywnie. Tak, ale nie potrafią po prostu szukać rozwiązań, nie potrafią tak dobrze jak my szukać rozwiązań pewnych problemów, że jeżeli coś nie jest podane na tacy, to już trudno. To może też wynikać z jakiegoś takiego wieloletniego zleniwienia wynikającego z okresu prosperity, bo wszystko było tak. O nic nie trzeba było się starać. I to też trochę podejrzewam, że intelektualnie rozleniwia. No my cały czas jesteśmy takim narodem, chwała Bogu, narodem przedsiębiorczym, i też potrafimy znaleźć pewne rzeczy. I oni to widzą w nas. No chyba nawet się przyjęło takie powiedzenie jak kreatywna księgowość również, prawda? Tak. Ta kreatywność jest na różnych polach. To akurat przyszło ze Stanów Zjednoczonych, ale no tak, to nasze przepisy powiedzmy pozwalają na kreatywną księgowość bardzo. A właściwie wymagają, bo one często są tak głupie, że ty musisz kombinować. No więc właśnie. No takie w dwie strony. Czyli to, przepisy są odpowiednio dostosowane do Polaków, żebyśmy mieli to pole do popisu. To prawda. Powiedz mi, ile przeciętnie potrzeba czasu, żeby nauczyć się w miarę, może nie płynnie, ale sporo rozumieć po polsku? Jeżeli zaczynasz od zera i uczysz się regularnie na przykład na jakimś kursie, albo uczysz się regularnie samodzielnie czy z nauczycielem, no to przynajmniej z pół roku jest wymagane do opanowania tak zwanego survival.
Polish, czyli żeby... Survival, czyli jak jedziesz w Bieszczady, to żebyś nie zginął. Nie, jak jedziesz do centrum Warszawy, to żebyś nie zginęła. To na tym polega. Na szczęście w Polsce sporo ludzi mówi po angielsku, więc ten survival to naprawdę taki jest już w sytuacjach, kiedy bez wyjścia, kiedy musisz o coś zapytać, o drogę albo w aptece, o coś tak dalej. Natomiast no, pewnie z rok czasu wymaga opanowania pierwszego poziomu. Te poziomy znajomości języka są przyjęte dla języka polskiego, tak jak dla innych języków europejskich, to klasyfikuje Unia Europejska, są cztery, właściwie to jest sześć poziomów, jest A1, A2, B1, B2 i C1, C2, czyli podobne rozróżnienie, które znamy ucząc się na przykład angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. I A2, jeżeli ktoś kończy A2, to jest nieźle w Polsce. Bo oczywiście opinie są różne. Moim zdaniem to jest już dość duży zakres gramatyczny i leksykalny, żeby sobie dać radę w Warszawie. Już jeszcze nie taki, żeby prowadzić dyskusje polityczne, ale już taki, który... No, myślę, że nawet jak znasz ten język, to nie zrozumiesz. I tak używasz tych samych słabych słów. I nie zrozumiesz tematu pewnie, bo nikt tego nie rozumie. No tak, to przynajmniej ten rok do A2, kolejny rok pewnie do zamknięcia jakoś B1, B2 to już jest super poziom. Do zeszłej niedzieli był egzamin certyfikowany języka polskiego. To jest coś takiego jak, nie wiem, z angielskiego First Certificate, czyli państwowy dokument zaświadczający znajomość języka. Do tego egzaminu podchodzą 4 razy w roku można podejść w wielu ośrodkach w Polsce i na świecie, bo jest to organizowane też poza granicami Polski. To jest ważny dokument. I właśnie w ten weekend była listopadowa edycja certyfikatu, między innymi tutaj na uczelni Łazarskiego. Byłem jednym z członków komisji egzaminacyjnej i tu akurat można było zdawać poziomy B1 i B2. I potwierdzam, że chyba 6 osób zdecydowało się, kilka osób zdecydowało się podejść do egzaminu B2. I nie wiem, czy mogę, właściwie to niewiele mogę powiedzieć, bo nie ma jeszcze oficjalnych wyników, ale powiem tak, ogólne wrażenie jest takie, że osoby, które znają język polski na poziomie B2, świetnie sobie mogą poradzić językowo w Polsce, że to jest dosyć. 2 lata, czyli to, a to moim zdaniem wymaga jakichś roku, 2 lat nauki. To nie jest dużo. Chociaż David, o którym wspominaliśmy ze Szkocji, żeby dojść do poziomu C1, bo on już jest na poziomie C1, potrzebował 1,5 roku. Ale to jest wybitna jednostka. Ale powiedz mi w takim razie, jak jesteś na tym C1, to znaczy, że idealnie odmieniasz wszystkie słowa, czy to jest bardziej, że masz szerokie słownictwo i rozumiesz kontekst? Czy jednak zdarza się, że no, mówisz jak obcokrajowiec, czyli czasem te słowa są jakie tam? Mhm. Nie. Na C1 mówisz już poprawnie po polsku. To, co możecie zdradzić, to jest najczęściej akcent i fonetyka, bo to nawet osoby, które pewnie spotkałaś się z osobami, które mogą już wiele lat mieszkać w Polsce i świetnie mówią po polsku i właściwie jedną rzeczą, która jest zdradza, jest najczęściej to, że jakiś tam dźwięk wymawiają troszeczkę inaczej niż Polacy. I C1 to już jest poziom bardzo dobry, to znaczy nie można sobie pozwalać na błędy w końcówkach. Absolutnie nie. One się oczywiście sporadycznie zdarzają, ale nie powinny w żaden sposób zakłócać komunikacji. Teraz pomyślałam o Europa da się lubić. Aha, pamiętam. Tam, kurczę, był ten Hiszpan. Tak, ten Conrado Moreno. Tak, co wjechał skuterem. Ale on chyba dobrze mówił o jednym. No właśnie, on genialnie mówił. Tam w ogóle było dużo obcokrajowców, którzy mówili po polsku. Taki Fin też był. Albo Norwek. Fina nie pamiętam, ale pamiętam strażaka z Anglii. A i oczywiście był Stefan Meller z Niemiec, no, Stefan Meller, który mówi bardzo fajnie też. I oni wszyscy mają takie odrobinę, wiesz, trochę zaciągają swoim językami. Ale Conrado Moreno, kurna, miał dobry akcent. Ale nie wiem, taki czy on nie jest półpolakiem? Może jednak. Właśnie, może to czasami jest tak, że jak ktoś pochodzi z polskiej rodziny, to ma trochę już, wiesz, łatwiej na starcie w nauce języka. A myślisz, że jest możliwe, aby po kilkunastu latach nauczyć się tego akcentu tak, że nie rozróżnić? Czy to jest bardziej kwestia już przystosowania aparatu mowy i tego, i to trzeba wchłonąć jako dziecko? Na pewno jest. Tylko wydaje mi się, że to jest też najtrudniejsze i też chyba najmniej się uwagi poświęca szlifowaniu odpowiedniej wymowy i temu, żeby coś... A to są niuanse. To jest tak, że ktoś może powiedzieć,
Nie wiem, zamiast Gosia to powie Gosia. Tak troszeczkę inaczej albo zaintonuje. Gosza, albo tak, tak, właśnie. I to są takie niuanse, że naprawdę wprawne ucho musi to wyłapać. Mhm. Może to wyłapać. Krzysztof Gonciarz na swoich filmikach już kilkakrotnie, ale chyba obie formy są poprawne. Obie formy. Parę razy. Pokazywał już studentów japońskich, którzy uczą się języka polskiego. I w ostatnim odcinku, jak teraz nagrywamy, to jest dobre, tak. To był na takich, oni to nazywają juvenalia, bo różne studenci różnych języków wystawiają stoiska, w których tam promują dany kraj, dany język. I właśnie japońscy studenci języka polskiego nazywają to swoje miejsce juvenaliami. Wow. I wystawili w ogóle jakieś przedstawienie, które było miksem naszych bajek i tak dalej w języku polskim. I ja tak to oglądam, myślę, jak ja podziwiam takich ludzi, że im się chce. Tak. Bo ja nie widziałabym najmniejszego powodu, żeby uczyć się naszego języka. Mieszkając w Japonii. No właśnie, bo przyznaję, mnie język polski tak naprawdę bawi. Ja lubię nasz język, bo no to już jest parę razy się to w podcaście pojawiło, ale mnie totalnie rozwaliło, jak pewnej nocy powiedziałam, że coś nie cierpi zwłoki. Aha. A później tak, ej, tam jest słowo cierpi i zwłoki obok siebie. Świetne, nie? I takie rzeczy sprawiają, że ja naprawdę lubię ten nasz język. To prawda. Takie niuanse, ale obcokrajowiec tego tak łatwo nie wyłapi tak szybko. Polski jest świetnym narzędziem do zabawy, to prawda. Stąd tak popularne są chociażby kalambury. Nie wiem, czy kiedyś się bawiłeś ze znajomymi w kalambury. Oj, chyba nie, ale wiem, czym są. No, słuchaj, znakomite są kalambury. I teraz kalambury są, mamy taki zwyczaj z moimi przyjaciółmi, że gramy w tytuły filmowe, to znaczy staramy się je sobie przedstawić za pomocą gestów tylko. No i teraz wiesz, wylosujesz tytuł filmu Inni, masz 5 minut i postaraj się to pokazać rękoma. Tak, język jest fajny. Język polski jest fajny w ogóle do zabawy, ale też do takich zabaw słownych, o których mówisz. Suchary. Dlatego chyba suchary są tak popularne w naszym kraju. Tak, ale nie pytaj mnie o żaden, bo jestem absolutnie fatalny, jeśli chodzi o dowcipy, wszystkie spalam. Czekaj, najnowszy, jaki widziałam suchar, to Paulina Mikuła wrzuciła u siebie na Instagramie i suchar był taki, że gdybym miała jeża, to nazwałabym go Anaszpan. Bo jakby coś dobrze zrobił, to bym mówiła dobry jeżu, a nasz panie. No właśnie. A to dobre jest. A właśnie, bo to co mówisz z tym, po co w ogóle oni mają się uczyć tego polskiego, bo te motywacje też są śmieszne. Znaczy śmieszne. Dziwne są, powiedziałbym. Mówiłaś o tej Japonii. Ja pamiętam historię o pani Japońce, która... W ogóle Japonki, że to są buty, to też śmieszne, ale kontynuuj. Japonki, no tak, a to chyba tylko w języku polskim w ogóle. No chyba tak. Ciekawe się, trzeba sprawdzić. Pani z Japonii, która się postanowiła nauczyć się języka polskiego, bo gdzieś kiedyś usłyszała piosenkę Seweryna Krajewskiego, która jej bardzo ładnie brzmiała w uszach. I to wystarczyło, żeby rozpalić w niej pasję do tego języka. Nauczyła się go samodzielnie i zdała egzamin w Tokio, właśnie taki certyfikowany jak ten, który robiliśmy teraz. Natomiast ja z mojego doświadczenia to, poza oczywiście osobami, które przyjeżdżają do Polski na kursy, bo chcą tutaj mieszkać i uczyć się, a w ogóle to są gdzieś z niedaleka, więc to jest dla nich dość naturalne, że się uczą polskiego, to naprawdę najczęstszym powodem nauki polskiego wśród obcokrajowców jest miłość. Tak myślałam. No i to są panowie. I to w większości są panowie, którzy poznają panie. To się rzadko zdarza w drugą stronę, co jest w ogóle jakimś wielką tajemnicą, co bardzo źle świadczy o Polakach, myślę oczywiście, ale możesz to kiedyś zgłębić, dlaczego tak się dzieje. Natomiast o Polakach jako mężczyznach. Natomiast rzeczywiście wielu mężczyzn z zagranicy poznaje Polki. Zakochują się, bardzo często też finalnie trafiają do Polski i muszę się tego języka nauczyć. Albo uczę się wcześniej jeszcze ze swoimi narzeczonymi, czy też żonami rozmawiając i takich studentów mam najwięcej. Ale ja znam taki ten przykład. Chyba mogę powiedzieć. No. Chłopak mojej koleżanki przeprowadził się z Brazylii. Tak. I to
to jest dla mnie takie wow. Do Polski. Nie opuściłabym Brazylii. No świr. Tam jest ciepło. Nie? No. No. No ale a to ja mam przykład, mam dwa przykłady brazylijskie. Jednego mam chłopaka w ogóle gdzieś ze stanu Amazonas, czyli żyjącego gdzieś w amazońskiej dżungli, który poznał Polkę, która tam chyba pracowała przez jakiś czas. Byli ze sobą. Ona wyjechała do Polski, więc związek naturalnie się rozpadł. Kaput. Ale panu się tak spodobał ten polski, że on dalej kontynuuje. Więc na moje pytanie, dlaczego, a jest już na poziomie takim dość zaawansowanym, dlaczego uczysz się polskiego, zawsze odpowiadam tak samo, bo kiedyś poznałem Polkę, zacząłem się uczyć, a jak coś zaczynam, to lubię to skończyć. Mimo, że on związek nigdy nie... skończył, to jeszcze język. Ale język, ale on nigdy, ale wiesz, to jest fascynujące, bo on nigdy nie opuścił tego swojego miasta w tej Amazonii, gdzieś, on nawet nie był w Rio, ani São Paulo. Nie mówiąc już o Europie oczywiście, czy o Polsce. To jest w ogóle dla niego odległy koniec świata. On po prostu ma trochę czasu, więc się uczy. Miałem chłopaka, studenta z Kanady, młodego chłopaka, 16 albo 17 lat, ale taki typ prodigy, czyli geniusza, który dość szybko pojmuje różne rzeczy. No on nie krył, że on się uczy dlatego, bo za rogiem jest Polish Deli, polskie delikatesy, gdzie pracuje fajna dziewczyna, która ma długi blond warkocz. No i on się tego polskiego uczy, żeby ją kiedyś zaprosić out. Także tak, to jest najczęstsza motywacja. Chociaż mam teraz, to już akurat z miłości, ale może nie z miłości do kobiety ani do mężczyzny. Nie, mam nadzieję, że tego nie będzie oglądał, bo nie wiem, czy powiem. No chociaż właściwie to nie podaje żadnych danych osobowych. Danych osobowych. Nie obowiązuje. Mam też studenta z Watykanu, który jest zakonnikiem i który... Habemus Papa. Habemus, tak, zakonnikum, który chce się uczyć, żeby się kontaktować ze swoimi braćmi w wierze, w innych krajach, a również z Polski są tacy, więc chciałby się uczyć. No, jemu akurat zazdroszczę czasu, bo zakładam, że on ma go dość sporo na tę naukę, więc co robić innego. No, aż także... ciśnie mi się, żeby zadać takie głupie pytanie. Ale coś złośliwego. Nie, bo czy wyznaję zasadę Bóg zapłać, ale no tak. Jak dojdziemy do tego poziomu, to go o to zapytam. Strasznie podoba, nie strasznie, bardzo mi się podoba motyw nauki tego języka polskiego, szczególnie jak ja go umiem i mogę się nim posługiwać, to posłuchać jak inni się go uczą jest bardzo przyjemną sprawą. Można się pochwalić. Można. A jak można poszponować, że to w cukrajowcach się tak dobrze mówi i wzbudzić w nich trochę poczucia zazdrości. Ty, w ogóle, ja słyszałam, że całkiem sporo ludzi z Ukrainy i z Białorusi słucha polskich podcastów, żeby się uczyć języka. Także marketing szeptany, wiesz. Ale wiesz, że to jest dobry pomysł. Oczywiście, nie że pomyślałem wiem. O tym, żeby... Jest rzeczywiście jeden taki podcast w ogóle, który powstał z myślą o obcokrajowcach, którzy uczą się polskiego. Natomiast nazywa się chyba Real Polish. Natomiast to jest dobry pomysł, żeby im zaproponować maszasy. Nie tylko muzyka, bo dużo widzisz, słuchamy piosenek. Podrzuć ten odcinek, jako że wasz pan profesor tutaj wystąpił, a później bang! Chcą jeszcze inne 49 pozostałych odcinków. Dobrze, a później zrobię im ćwiczenie z lukami w słuchaniu. To znaczy dam im też transkrypcję tego tekstu, który będzie brakował osób, ale będziesz posłuchać to jakieś 10 razy. Ile trwa twoja audycja? No godzina 30. Nie zrobisz im tego, ponieważ zaczęłam teraz tak współpracować z jedną dziewczyną, która robi transkrypcję mojego podcastu i powiedziała, że ja naprawdę, to nie jest przesadzone, ale mam największą liczbę znaków na minutę. O rany. No, ale to jest kwestia tego, że ja dużo mówię. No więc może wyłącz im na momencie dzień dobry i już będzie odhaczony odcinek. Posługujesz się dobrą, staranną, poprawną polszczyzną. Im więcej mówisz, tym lepiej, bo procesujesz język polski, więc... Tak, szczególnie jak rozkminiam jednocześnie nie cierpieć zwłoki. Dobra. Bardzo a jakie masz metody nauki? Piosenki. Ale czy też to siedzicie na lekcji w takiej klasie jak my teraz i puszczasz im na przykład A właśnie Leroya. Ciekawe, co powiesz. Leroya? No nie, Leroya nie. Ale, ale im puszczam dużo polskiego hip-hopu. Nawet tego tak zwanego... Zakazanego? Nie... korpo hip-hopu, jak Tamagotchi, które ostatnio rozkładaliśmy na czynniki. To się nazywa korpo hip-hop? Usłyszałem takie określenie w ubiegłym tygodniu, tak. No wiesz, on tam miał taki jeden, on miał taki jeden właśnie utwór o tym, że
pracujemy za dnia, żeby w nocy coś tam imprezować. Coś takiego było. Myślę, że też nie zgłębiałem do końca, skąd się wzięło to określenie, natomiast myślę, że może wynikać z tego, kim są odbiorcy tego hip-hopu, że to już raczej nie są blokersi, w ogóle no, pojęcie blokersów istnieje w 2018 roku. Takim jak wiesz, istniało, kiedy ja byłem w tym wieku. Mogę powiedzieć, że siedzimy w takiej okolicy, że ja wierzę w blokersów, ponieważ mieszkałam kiedyś w bloku obok i działy się tutaj różne złe rzeczy. To teraz powiedz, czy oni słuchają to, czy oni słuchają, wiesz, tako. Oni nie słuchają na pewno tako. No. No, dokładnie. Okej, no dobra, to puszczacie piosenki i później analizujecie tekst i robicie analizę wiersza? Nie robimy interpretacji ani tego, co artysta miał na myśli. Pamiętaj, że w końcu uczymy się języka, więc wyłapujemy wszystko, co jest fajne. No, okej, zaczynając od zera, to... Muzyka jest fajna, bo przynajmniej ja zawsze lubiłem uczyć się języków na podstawie piosenek, bo jeżeli coś ci wpadnie w ucho i zaczniesz sobie gdzieś tam w głowie to powtarzać, no to zaczynasz też automatycznie przyswajać pewne zwroty, określenia, słowa, a też zapoznajesz się trochę z rytmem języka, z jego brzmieniem i tak dalej. No więc to jest dobre ćwiczenie do rozumienia ze słuchu, czyli klasyczne ćwiczenie z lukami. Dostajesz tekst piosenki, w którym brakuje kilku słów i musisz, słuchając te słowa, wyłapać je wpisać albo wyłapać je wpisać w dobrej formie. Dzisiaj to robiliśmy na zajęciach. Na piosence Mrozu nie mamy nic do stracenia, tak. Gdzie jest dość dużo pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli my upadamy, wstajemy, podnosimy się i tak dalej. Więc to okazało się dość dobrym ćwiczeniem, natomiast wiesz, później sobie gadamy o tym. Puścił mi Beatę Kozidrak utwór Żagiel, Biały Żagiel, coś tam, tak, jesteś sterem, tak, to ja bym tak. Tyle błędów narobiła, bo ja chyba odkryłam ze 2 lata temu, co ona śpiewa w refrenie. Ja nie wiem, chyba do dzisiaj też, ale nie wiem, czy się kiedyś przysłuchiwałam akurat tej piosence. Bo dokładnie. Ona śpiewa Jesteś sterem, białym żołnierzem, a ja zawsze myślałam, że tam jesteś tak. Zerem. Jesteś zerem, białym żołnierzem. Nosisz, chyba to, wiesz, ja chyba też tak myślałem. Nosisz spodnie, więc walcz. Ale ja jakoś nigdy zabajmy mnie. Nie, to nie. Ale wiesz, ale to też, no tak, to kwestia doboru repertuaru. Repertuar, na lekcje, wiesz, bo odkryłem, że absolutnie cudowny, może może trochę być old school dzisiaj, natomiast absolutnie cudowny do nauki polskiego jest Marek Grychuta, który ma. Miałam nadzieję, że powiesz Krzysztof Krawczyk. Nie, Grychuta ma taką dykcję. Byłeś mi naprawdę bliski. No, ale to. Wołacz. Ale no tak, no ja też lubię Kaję z Brygowiczem wykorzystywać. Oczywiście staram się głównie nowe piosenki, natomiast są czy takie. Podsiadło lecia na twoich zajęciach? Nie, jeszcze nie, ale wybieram się na koncert. Ja bym więc... się. 8? Też idę. Widzimy się? No a jak? Zarobiliście, tak się cieszę, ta płyta jest genialna. I z niej możesz uczyć ich języka polskiego. Dobra, ja bym słuchała. Nie ma fal, nawet myślałam ostatnio tylko za dużo powtarzania jednej strofy. Tam jest dalej. Ale małomiasteczkowy, chociaż tak, już radujesz go za dużo, to ma dużo fajnych słów. Tak. Małomiasteczkowa już samo twarz. Małomiasteczkowe jest fajnym słowem. Jakby się temu nie przyjrzeć. To jest bardzo przyjemne słowo. Tak. On odczarował to słowo, bo ono kiedyś było pejoratywne. Myślę, że taki był też trochę cel tej piosenki. No, masz rację, to jest fajny, w ogóle fajny pomysł, żeby o tym pomyśleć w kontekście lekcji. O Podsiadle też. No, już samej odmianie. O kim? O Podsiadle. No właśnie, bo wiele ludzi nie odmienia. A zawsze odmieniamy. Należy odmieniać. Wszystko odmieniamy. Wszystko odmieniamy, co się da w języku polskim. Ja jestem tutaj dość konsekwentny i na, włącznie z radiem i tak dalej. I uważam, że mamy język fleksyjny, który naturalnie powinien być odmieniany i tu nie ma ale co się logo, bawić. Logo nie odmieniam. Z logiem. Ja wolę z logo. No i dla mnie już, ale mówisz, poczekaj, co jest takiego? Bo radio okej, ale logo mi... Z logiem, że nie. Nie wiem, wiesz co, tak naprawdę to muszę przyznaję, że dla mnie to już weszło do tak zwanego uzusu, czyli do języka, natomiast nie jestem przekonany, czy to jest uznane za... Logo? Czy logo jest uznane. Można odmieniać, czy tak. Można odmieniać logiem? Tak. Okej, no to jeżeli można, to tym bardziej. Nie mam przeszkód. Chociaż warto podkreślić,
kakao się nie odmienia. Kakao się nie odmienia. Proszę tego nie robić. Z kakałem. Z kakałem. No. To jest słowo z kakałem. Z kakałem, już tak. Co robiłem z kakałem? Już daję radę, to prawda. Ej, odkryłam właśnie kakao na nowo. Aha, widzisz? Nie, no da się. Chodzi o to, że my mamy taką tendencję, żeby nie odmieniać i nie wiem, z czego ona wynika, szczególnie z nazwiskami. Na przykład z... No właśnie najczęściej z nazwiskami, które się kończą na O, dlatego tak. Mówiłem o tym podsiadło. Z Kościuszką, to akurat z Kościuszką, to wiadomo. Z Kościuszkiem? Z Kościuszką. A to teraz... Dlatego chyba nie odmieniamy, bo... Bo nie wiemy jak. Bo tak samo jak. Ja nigdy nie wiem, z końmi czy z koniami? Dobrze, z końmi. Z końmi, okej. Okay. No widzisz, z koniem. Jest łatwo, ale z koń... No. Ja nie wiem, czy akurat tutaj w tym narzędniku liczby mnogiej dwie formy nie są, ale okej, okay, dobra. Ja zawsze mówię, że obie formy są poprawne i po co się nie kłócić. Nie chcę teraz czegoś głupiego powiedzieć. Mhm. Piosenki to jedno. Mhm. Co jeszcze robicie? Czytamy teksty, rozmawiamy, dużo też czasu poświęcamy na rozmowy i na rozmowy o gramatyce niestety, ale to są pewne rzeczy, które trzeba zrozumieć po prostu. A żeby to zrozumieć, to trzeba to dość dobrze wytłumaczyć, a żeby to wytłumaczyć, to trzeba to 1000 razy powtórzyć na wielu przykładach, ale to można zrobić w taki sposób, jak się to robi na innych językach, czyli tłumaczymy, a potem po prostu wdrażamy dużo rozmawiając i wykorzystując te struktury. Na przykład, to znowu jest takie spojrzenie glottodaktyczne, czyli uczenie języka jak obcego, na przykład narzędnik. Z czym ci się kojarzy narzędnik w języku polskim? Pewnie, że było z pytanie kim, z kimś czym. Dobra. Pewnie nigdy byś nie skojarzyła, że narzędnik to jest rozmawianie o tym, co cię interesuje. Bo interesujesz się kim czym? Interesujesz się sportem, filmem, muzyką. Więc jeżeli uczniowie uczą się, że końcówki narzędnika to jest em dla rodzaju męskiego i nijakiego oraz on dla rodzaju żeńskiego, na przykład interesuje się filmem albo interesuje książką. Się literaturą, książką, no to jak już sobie poznają te końcówki, no to następnie sobie dużo gadamy, kto się czym interesuje. Dlaczego nikt nam tego nie mówił na lekcjach języka polskiego? Bo ty to wiesz w sposób naturalny. No ale powiem masz ci, to zapisane bardziej, głęboko bardziej, w swoim głowie. Bardziej skojarzyłabym z tym, że z czym się spotykam, aha. Ale nie czym interesuję, a to jest o wiele łatwiej. Czym się interesujesz, tak. Z kim się spotykasz, czym się interesujesz, albo czym jeździsz do pracy. Czym jeździsz do pracy? Samochodem. Samochodem, brawo. A, widzi pani Małgorzato, piątka. Samochodem, czyli użyła pani teraz zupełnie świadomie narzędnika. Teraz już tak. A. Dobra, to pomóż mi w takim razie, bo ja sama często mam problem z dopełniaczem i zbiernikiem przy niektórych czasownikach. Mhm. Teraz padło dużo mądrych słów. Myślę, że słuchacze się połapali. Na razie ogarniam. Na razie ogarnę. Że na przykład szukam książkę, czy szukam książki? Szukam kogo czego, czyli szukam książki. Kogo czego, to jest dopełniacz. Ale to wynika z tego, że... okej, okay, dobra. To jest dobre pytanie. Nie, super. Ja ci to szybko wytłumaczę. Dopełniacz to jest taki czasownik, który ja zawsze tłumaczę moim studentom, że to jest bad guy. On jest zły. Dopełniacz jest w ogóle absolutnie satanistą wśród przypadków. Dlatego, że on jest zawsze na nie. Mówisz, mam książkę, używasz normalnej formy, ale żeby powiedzieć, nie mam książki albo nie czytam gazety. Książki, gazety, to wszystko dopełniacz. Nie jem obiadu. Nie. Nie kocham. Nie kocham Gosi. Bardzo lubię Gosię. Ale powiedzmy, że... jakiś zły człowiek, którego ty nie lubisz, powie nie kocham gości, nie masz z tym problemu. Nienawidzę matematyki. Dopełniacz. Kawa bez mleka. Bez czego? Dopełniacz bez, bo mi brakuje. Szukam, bo nie mam. Muszę mieć, nie mam. Zgubiłem, więc szukam. Szukam czego? Szukam książki. Dopełniacz. Zawsze źle. Prawie zawsze, bo jeszcze jest słuchać, ale słuchać w każdym języku dziwnie, bo nawet po angielsku nie mówisz listen music, or listen to the music. Więc słucham też. Łukasz, ja przyjdę do ciebie na lekcję. Zapraszam, ale ty to wszystko wiesz, tylko ja muszę cię tylko przekonać, że ty o tym wiesz. Ależ genialne, Boże, dlaczego nie miałam takiego nauczyciela języka polskiego? Naprawdę, bo... ja myślę, że ten podcast zrewolucjonizuje życie polskich słuchaczy i niepolskich. Jestem przekonany, że wszyscy wiedzą to. Nikt mi nie powiedział, że dopełniacz jest złym człowiekiem. Marysia kiedyś w M jak miłość powiedziała do kogoś,
jesteś złym człowiekiem. I pamiętam tę scenę. To widzisz, dopełniasz jest jak Marysia. To tyle ustaliliśmy. I z tym się zgadzam. Ale jeszcze jest, wiesz, ale jest w języku dużo takich rzeczy, których ja oczywiście bronię, że polski jest regularny, ale jest dużo absurdów. Bo dlaczego mówimy nie mam... Okej, mówię nie mam telefonu, ale teraz jak powiesz smartfon, to nie masz czego? Smartfona? Aha, dlaczego nie powiesz nie mam smartfonu? Bo te końcówki są mi dziwne i bo jedno dla ożywionych, drugie nie dla ożywionych i są Słuchaj, ty jesteś level advanced, jeżeli ty wiesz takie rzeczy, to i tak jest super. Tylko, że czasami to jest po prostu nieregularne i trzeba zapamiętać. Tak. I teraz dlaczego nam się przyjęło nagle, że my mówimy tutaj u, a tu a i że to brzmi dla nas bardziej naturalnie niż to? No ale idziesz znowu do Empiku, a nie do Empika. No właśnie. No, bądź tu mądry, Jasiu. Nie mam telewizoru, nie mam telewizora, ale właśnie nie mam telefonu. No i to... Tak, albo nie mam magnetowidu, ale telewizora. I to czasami niestety oni muszą wykonać pewien dodatkowy wysiłek intelektualny polegający na zapamiętaniu tych końcówek, bo nam się po prostu w pewien sposób naturalniej mówi. O. Albo przyjąć, że obie formy są poprawne, bo Polacy też tak często robią z końcówkami. Tak. A i U, bo to jest pokopane. Nie mam telewizoru, to jest niepoprawne siłą rzeczy. No tak, no telewizora jest jakoś wygodniejszym. Aha. Aczkolwiek ja uważam, że język jest czymś żywym i ewoluującym i to, co jest regułą dzisiaj, wcale nie musi być regułą za 100 lat. Tak jak to, co było regułą 100 lat temu, nie jest regułą dzisiaj. Niektóre rzeczy się po prostu zmieniają i nie można się za bardzo usztywniać, ale też dlatego, i teraz mogę się narazić wielu paniom, nie jestem, jestem dość konserwatywny, jeśli chodzi o tak zwane żeńskie formy zawodów. A już na pewno te, które są absolutnie niepoprawnie utworzone, jak na przykład ministra, bo to nie po polsku nie tak tworzymy żeńskie formy. Ale na przykład, o ile akceptuję, że ktoś może sobie powiedzieć, że jest socjolożką, psycholożką i... To nawet nie brzmi poważnie, no. No to mi się niestety, ja przed oczami widzę, wiesz, wróżkę, zębuszkę, ale to chodzi mi o to, że... Ja rozumiem też całą dyskusję i cały problem, który za tym tkwi i jaka jest argumentacja osób, które używają, natomiast zupełnie zapominając o tym wszystkim i myśląc tylko o języku, to jestem za tym, że język powinien się rozwijać naturalnie i nie mogą być pewne formy narzucone z... Tak, to jest chyba dobre określenie. Aczkolwiek szanuję osoby, które używają tych form w stosunku do siebie, do swojej osoby i nigdy nikomu bym tego nie zabronił. Sam staram się mówić gość, a nie gościni na przykład. Ja lubię mówić gościowa. Gościowa? Zupełnie słowo. Okej. Oglądałam jeden film i też słuchałam podcastu dotyczącego slangu amerykańskiego, że na przykład YOLO w ogóle nie wypada już używać, bo nikt tak nie mówi i że teraz takim najlepszym określeniem, że coś jest super, to należy mówić, że coś jest lit. Lit? Tak. A tego nie znam. Że to zastąpiło swag chyba. Okay. I swag już jest w ogóle passé. Aha. I zastanawiam się, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że YOLO pojawiło się w 2012, bo w Polsce chyba się pojawiło gdzieś koło 2015, może przesadziłam. No, może tak. Ale nieważne. I byłam zaskoczona tym, że... Ten język naprawdę żyje. Slang... Każdą generację już się zmienia. Tak, i slang jest tam bardzo mocno obecny. Natomiast jak twoim zdaniem jest z językiem polskim? Czy my mamy slang? Tak. I mamy też gwary to jest ze sobą. Mamy slang środowiskowy, czyli inaczej mówią studenci, inaczej mówią ludzie w korporacjach, inaczej mówią ludzie, którzy pracują w jakimś konkretnym miejscu, w fabryce, przepraszam, nie gwara, tylko slang oczywiście. Gwara jest regionalna. Że w korporacji czy w pracy w ogóle ludzie mówią inaczej, to jest naturalne, bo to jest słownictwo... W każdej korporacji mogą mówić inaczej. To jest tak, że wiesz, tworząc jakąś małą grupę ludzi, która współżyje ze sobą przez jakiś czas, naturalnie wytwarzają się pewne określenia, które są dla nich zrozumiałe, które są takimi słowami, kluczami dla pewnej grupy. Jeżeli ci ludzie współpracują ze sobą naprawdę długo, no to się zamienia w taki slang zamknięty w tym... Albo jakiś inside joke. W tym
środowisku. Tak, tak. To mogą być jakieś inside joke'i, dokładnie. Więc slangi są i oczywiście slangi młodzieżowe też są. Ja nie nadążam. Znaczy, naprawdę staram się ale rozumieć. Ale kojarzysz takie słowa ze slangu młodzieżowego? Bo nie wiem. No... Tak, chyba tak. Chyba tak. Nie pytaj mnie teraz o przykład, ale... To nawet ciężko powiedzieć, czy to już jest slang. A, to już się przyjęło. To już jest w ogóle młodzieżowe słowo roku od dwóch lat, więc tak. Jest. Może takim slangiem jest odjanie pawlić. No tak, które zrobiło drugą karierę. Tak, Kariery, tak. Naprawdę nie wiem, czy ja używam jakiegoś słownictwa, które byłoby slangiem. Którego by nie używali twoi rodzice? No myślę, że tak nie wiem, mam czy dużo, ale... z całym szacunkiem nie jesteś już w gimnazjum, więc to też jest inny język. Myślę, że to dotyczy głównie naprawdę młodych ludzi. Czyli to pokolenie TikToka, którego ja już chyba nie rozumiem. Chyba tak, chyba TikTok. No, to okay. Prawda. To prawda. Ciekawe. Język polski jest naprawdę ciekawy. Język polski jest, jest ciekawy, jest bywa denerwujący, ale jest niegłupi, o tak powiem. To jest tak jak Polska, nie uważasz? Że język polski idealnie odwzorowuje nasz kraj. Jest pełen nonsensów, tak. Wkurza nas niesamowicie, ale przychodzi co do czego, to my naprawdę go lubimy. Tak. I koniec końców chcę dobrze. Tak. No. Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze będziemy zahaczać o twoją karierę dziennikarską, bo... Nie wiem, jak z czasem właśnie. No właśnie... Czy nie zaczną jakieś zajęcia w tej sali? A tak, zaczniesz zajęcia. To może to będzie temat do kolejnej rozmowy, bo ty jesteś wydawcą, redaktorem bardzo wielu pism, portali. Wielu nie. Pracuję teraz dla serwisu Sztos.pl. Ale wielu byłeś. Ale pracowałem wcześniej w magazynach popularno-naukowych, tak, jako redaktor. I to jest dla mnie fascynujący temat, jak się wynajduje te ciekawostki, więc to następnym razem. Salkę mamy już sprawdzoną. Super. Także w tym momencie już ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Super, Gosia, bardzo było mi miło. Dobra, niech jedna rzecz, która chciałem, żeby wybrzmiała dla osób, które dotrwały do końca. To tak, przede wszystkim dziękuję, że udało się dotrwać do końca, a po drugie, słuchajcie, jak spotkacie kiedyś na swojej drodze jakiegoś obcokrajowca, który uczy się języka polskiego, to ja wiem, że Polacy i tak się tak zachowują, to starajcie się mu pomóc. Niech on się wygada po polsku, niech on poczuje, że znalazł dobrego partnera albo partnerkę do rozmowy, a na pewno będą wam za to zobowiązani. Czyli też na siłę nie przechodzić na angielski, tylko pozwolić mu pogadać. Mhm, tak. Okay. Pogadajcie po polsku. Super. Bardzo ci dziękuję. Dzięki.